Po prostu byłem takim normalnym graczem. No ale to były stare czasy i wiesz. Stare czasy, więc no. No, mówię, że nigdy dobry na RNG nie byłem. Po prostu grałem normalnie. No. W takim sensie, że no, nigdy nie byłem dobry. No, ale to były stare czasy, jak. No, ja właśnie mówię, to były stare czasy, jak grałem na Xboxie. Teraz nie gram na Xboxie. Teraz na Xboxie właśnie nie gram, bo już się mi znudziło. I no teraz co? Teraz sobie jeżdżę wszędzie, od znajomych, nie? Generalnie. Nie, po prostu ci mówię informacyjnie. Żebyś potem nie miał tutaj problemu do mnie, że wiesz. Czaisz? Git. A o co chodzi z tym? Tym z Xenoxem tam. Kubuś nie widział. No niestety. Powiedział mi wtedy tak kilka miesięcy, znaczy kilka miesięcy, no, kilka tam. No w sumie miesięcy, no, że nie będzie nic oglądał. Tak mi powiedział kilka miesięcy temu, że nic nie będzie oglądał. Ja jakby wyprzedziłem, że będzie filmik. No dobry montaż, tam było jakby jakieś slow motion nałożone gdzieś tam, nie wiem, coś tam widziałem. No spoko. W sensie? Kogo, co, jeszcze raz, bo jakby no, kogo, co się pytałem. Kurde, nie wiem, czy ja się pytałem o kogoś. XD, zapomniałem. Jak się przypomni, co ci powiem. Nie wiem, zaprosić tu kogoś? Dobra, mam pomysł. Bo teraz będziesz mi musiał tylko tak pisać, nie? Tak lub nie i w ogóle, nie? Powiedz mi tak. No bo wiadomo, byliśmy wargami, co nie? Byliśmy wargami, nie? No. Ja wyszedłem od Xboxa, więc już nie jesteśmy wargami. Wiadomo, przyjacielami też nie zostaniemy na początku, wiadomo. Więc nie wiem, jak chcesz, to możemy pobejtować ludzi jutro na grupie. No ja wiem, że ja tam na RNG tak za dużo sobie ten, ale no wiesz, ja już nie gram, no bo ja dobry nie jestem. Znudziło mi się to wszystko. Wywalone mam Xboxa. Także no.
Nie, to jest właśnie powód. Ja już mam wywalony Xboxa. Dlatego ja nigdy nie gram. Już od ile? 6 miesięcy? Czy tam 5? Coś takiego. Ale to góra już te 6 miesięcy. To jest akurat trochę wątpliwe. Tak 5-4 miesiące na spokojnie. Coś takiego. A jak już to wchodzę na Xboxa tylko po to, żeby wejść sobie na te moje drugie konto i sobie zmienić tam opis albo coś profilowe najwyżej. Wiesz, o co chodzi. Generalnie mam pytanie do ciebie. Ale powiedz tak szczerze, nie? Bo jakby no, ja już nie gram i ten, ale i tak musisz powiedzieć mi. To może pierwsze, co się zmieniło w GTA? Czy coś się w ogóle zmieniło, czy nie? Bo ja nie wiem. Długo nie grałem, więc nie wiem. Drugie to będzie inne. Trochę. Nie, może zasady się zmieniły w GTA, że się już nie gra snajp czy coś tu jak. Nie wiem. Coś w tym stylu pewnie. O, jakaś aktywizacja samochodowa, co jest, kurwa. No spoko, dzięki. Powiedz mi jeszcze tak. A tak szczerze, nie? Czy ty teraz to nagrywasz, tą rozmowę? Tak szczerze. Tak szczerze. No spoko. To nie wiem. Ale dobra, pomijając, czemu ci ludzie tam do ciebie tak czepiali? Co tu byli na grupie? Czaję. I ten. No rozumiem. A powiedz mi, ty na RNG teraz grasz lepiej, czy jak? Czy ty w ogóle grasz RNG? Dobra, to teraz pytania XD. Do kogo ty to nagrywasz? Do siebie, żeby to wykorzystać przeciwko mnie? Chociaż nic, nikomu nic nie powiem. Co tu pisałeś? Ale w skrócie tak po co? Po co? Po co? Tak szczerze, po co?
Właśnie, ten cyrytraż właśnie ma tam jakiś filmik nagrać z Xenoxem, o co tam chodziło. Wiesz, to jest Xenoxem. No spoko, spoko. Wejdę. Oblukam. Ty bez kitu jesteś. Czyli czekaj, mam rozumieć, w skrócie mi też powiedz, nie? Czyli jeżeli masz kogoś za wroga i przykładowo, może nie tyle, co go nie lubisz, ale po prostu on się czymś tam przechwala, czy coś, czy tam jakieś dziwne rzeczy robi, jak ja kiedyś, nie? Czemu ci o? No, okej. Dobra, to jeszcze raz, nie? Ci powiem. A mi się napić. Pizda. Kogoś nie lubisz czy coś, nie? To po prostu no jak masz kogoś za wroga, nie? Że coś takiego właśnie. To ty jakby nagrywając te filmiki, znaczy w sensie no to rozmowy, nie? To wtedy udostępniasz każdemu, jak wytłumacz mi, co robisz. Jakby no. Nie wiem, ja chcę przygotowo wiedzieć, czy jak kogoś nie lubisz i masz kogoś właśnie za wroga, że wiesz, ktoś jest twoim wrogiem i sobie kozaczy w GTA czy coś, tak jak ja kiedyś właśnie, to ty wszystko, co nagrywasz, to tylko to wykorzystujesz przeciwko niemu, czy po prostu wszystko, co nagrywasz, wykorzystujesz przeciwko tej danej osobie. Czy nie wszystko, czy jak? Musisz mi to wytłumaczyć generalnie. Czemu nie słuchałeś? No, weź się odzywaj, bo. No to weź, zaraz się odzywaj, póki czas.
Ja za rok też idziemy. Nie, Weto, skończ nagrywać i weź ten. Na chwilę pogadaj. Nie no, weź skończ nagrywać, pogadaj i potem se dalej nagrywaj. Będzie git. A ile zazwyczaj takie filmiki trwają? Jezu, filmiki, no, rozmowy nagrywane. No właśnie mówię, że jak masz jakichś wrogów, to ty te wszystkie nagrania wykorzystujesz przeciwko im? Czy jak? No, nagrania rozmów, nie? Tak jak ty teraz mnie tutaj ten. O Jezu. Spoko, spoko, spoko. Ale co? To co na DJ YouTube? Cyk, proszę. Aha, że, dobra, nie wiem. Dobra, to mi wytłumacz, kto i co wrzucił na jego kanał, nie? Chodzi ci o te tam nagranie z grupy 2K18, czy jak? Chodzi mi o to, kto wrzuci. Jasne, bo to moja wina. Dobra, weź skończ już nagrywać, wyślij to tam i gadaj normalnie. Normalnie gadaj, bo ja muszę z tobą pogadać, a nie, że ty jakieś dziwne rzeczy robisz. No mordo, mordo. Nie no, fajnie, dwa. Rozmawiaj ze mną, nie? Co ty robisz? No jasne, jasne. Dobra, no niech ci będzie. Ja będę. A co, czekaj, takie pytanie.
Czy ty w ogóle nagrywałeś wszystko, jak oni też gadali? Że jak oni to byli wszyscy w grupie? Tam ich było, nie wiem, 10, tam 12, coś takiego. A to ty chcesz mieć jakieś dowody na Jacka, rozumiem? Jak? Generalnie możesz mi powiedzieć. No tak, z nim miałem kontaktu, więc no. Przynajmniej będziemy mogli jutro bejtować ich. Krokodyle. Co kur? Krokodyle. Dobra, w skrócie, tak też się zapytam, nie? Słuchaj uważnie, generalnie. Czyli nic nie wykorzystasz przeciwko tutaj mnie, tak? Tak szczerze, szczerze, szczerze. No rozumiem, rozumiem, rozumiem. Okej. No jak ty tak chcesz wykorzystać? Bo ja nie wiem. No te nagłanie. Te nagłanie rozmowy całej. W sensie, co tam będzie? Wyjaśnij mi to bardziej, co? A to powiedz mi jeszcze tylko, ty tak wszystkim robisz, czy jak? Nawet tym osobom, co się tam lubisz, czy jak? Gościu, ja się pytam o informację, a nie, że ja nudzę. Odpowiedz mi na pytanie. Czy ty tak wszystkich nagrywasz, czy jak? Bo to bardzo ciekawe. Aha. Czaję, czaję, czaję. Nie. Ale wiedzieć muszę, wiesz? Czaisz? Muszę wiedzieć. To dla siebie, ale muszę wiedzieć.
Nie wiem, zarzuć jakiś temat czy coś. Nie mi tutaj każesz. Idę. Ale ja już mówiłem, że ja z nimi nie gram. Ja tylko weszłem sobie na grupę po 6 miesiącach i po prostu sobie z nimi gadałem, nie? I specjalnie ciebie zaprosiłem, żeby pobejtować ich i coś bekowego odwalać. No to dużo zmienia. Bardzo dużo. No dobra, ale to się wy o tym gadaliście, no ale spoko, no. Można. Drugi raz. Ale w jakim teamie będę? W jakim ja będę teamie z tobą? Przecież ja nie mam golda. No chyba, że... Ja bym chętnie powalczył. Ja i ty kontra... Ci tam nie wiem, nie, ale Golda nie mam. Przecież wiesz. Ale jak? Ty się znasz. No chyba, że tak. A, no spoko, spoko. Czaję, czaję. Ale wierzę w tym, że to nie jest mój kolega. Tak tylko chciałem ci powiedzieć. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę z tego. No tak, ja z nimi nie gram. Sam dobrze wiesz, nie mam golda, to jak ja z nimi niby mam grać? Na grupie tak samo, w ogóle z nimi nie jestem. Ja ci już mówiłem prędzej. Ja sobie codziennie jeżdżę i korzystam z wakacji, a nie, że na jakimś Xboxie ze znajomymi. Tylko pod wieczór o tej 20 tam do 23 góra. No dużo. Tyle, że
Nie korzystam z Xboxa. Ale jak jedno ten? Wytłumacz bardziej, bo tak dziwnie piszesz, a się mnie czepiasz. No tak, tak myślałem, że dzień w dzień, bez kitu. No ale. No widocznie jednak nie. No to raczej wiadomo, nie? No to racja, nie? To wiem. Znaczy, może byś nie był tym bokiem, ale byłbyś mega dobry, no. Koks. No spoko. Znaczy, wiesz co, nie żeby coś, ale ja ci już dawno dałem obsa na TikToku, bo ja cię nie wiem ile, to było 2 dni temu, czy tam 3. Szukałem tych wszystkich Xboxowców na TikToku, co taki niby ten, i znalazłem ciebie i ci ten zaobserwowałem. No wiem, czekaj, mówisz, że lajki to. Mówisz, że lajki, okej. No to czekaj. Ej, doszły te lajki, nie? Ten się te. No wszystko ci polajkowałem generalnie. Czekaj, co ty tam piszesz? Bo ja generalnie przeglądam telefon teraz.
Ale czego godzinę? Gdzie? Gdzie? Co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz? Dziś równa się gdzie? Dziś równa się gdzie? Dobra, ty mi powiedz, o który jutro grasz, czy coś na Xboxie będziesz, o który? Spoko. Czaję, czaję. No okej. To jutro z rana zaproś mnie do grupy, dobra? Zaproś mnie do grupy i ja ich zaproszę, tych beksowców. A no, obydwa konta, żeby myśleli, że ja ciebie nie zaprosiłem, bo wiesz, nie może wyjść, że my ich bejtujemy. Pamiętaj. A no, w sumie. Dobra, w sumie racja, bo oni wtedy cały czas się wypytywali, kto ich zaprosił, a nawet mnie nie wzięli pod uwagę. Więc w sumie racja. No, zgodzę się z tym. Zgodzę się. No i co, no taka prawda, no nie wzięli mnie pod uwagę. No i co zrobisz teraz? Dobra, to o 7 ten zaprosiłbyś? Coś. No spoko. Jak chcesz, to tam zadzwoń na IG. I normalnie się odzywaj, a nie.
bo muszę z tobą pogadać jutro, no. Tylko jak ty się nie odzywasz, to nie da. Już. Z jakiego kibla? Gościu, z jakiego kibla? Ja siedzę tutaj w łóżeczku, tylko byłem tutaj odwrócony do telefoniku. No bo już nieraz mówiłem, że gadam na tej zardzewiałej aplikacji. Ale no. No to powtarzając, nie? Bo ty chyba głuchy trochę. To generalnie jutro się normalnie odzywaj, bo muszę z tobą pogadać, a jak się nie odzywasz, to tak wiesz. 2 na 10, tak średnio bym powiedział, i generalnie no tak dziwnie. Nie, bo ja nie umiem. Ja nawet nie umiem, gościu, tego nagrywać, coś gadasz. Po drugie, powiedz mi, w jaki sposób? Od tego zacznijmy. W jaki sposób? No, ja rozumiem, że na wszystko odpisujesz, no ale wiesz, jakbym cię słyszał, to by było lepiej, nie? Byłaby taka normalniejsza rozmowa, ale taka trochę dziwna. No. Tak, oczywiście. Dobra, jutro normalnie gadaj. Na tym idzie i potem na Xboxie tak samo. Wieczorem sobie ponagrywasz te dzieci. Ja ci mogę załatwić. Poko. Tak.